Nowa ustawa ma zagwarantować udział w wyborach prezydenckich także Polakom mieszkającym za granicą. Będą oni mogli oddać głos osobiście tam, gdzie to możliwe. Jeśli nie pozwoli na to sytuacja epidemiczna danego kraju, wtedy w grę wchodzi głosowanie korespondencyjne, mówi w rozmowie z Centrum Europejskich Analiz Strategicznych minister Jacek Czaputowicz. W trakcie wideokonferencji zorganizowanej przez waszyngtoński think tank Centrum Europejskich Analiz Politycznych minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz był pytany o organizację wyborów prezydenckich i nowe regulacje, jakie przygotowała większość rządząca. To także przejaw otwartości na krytykę ze strony niektórych organizacji międzynarodowych podnoszących, że wybory powinny być przejrzyste i że każdy powinien mieć możliwość osobistego głosowania, gdyż system demokratyczny tego wymaga. Ustawa, która jest obecnie w Senacie, porządkuje również możliwość głosowania przez Polaków mieszkających za granicą. W tym przypadku głosowanie będzie mogło odbyć się zarówno w lokalach wyborczych, jak i drogą korespondencyjną, zależnie od państwa. Jesteśmy w kontakcie ze wszystkimi rządami państw, w których przebywają polscy obywatele. Niektóre państwa, w których rozwija się pandemia, odmówiły przeprowadzenia wyborów na swoim terytorium, chyba że głosowanie odbędzie się drogą korespondencyjną. Terminem wyborów, który najczęściej pada, także w wypowiedziach polityków PiS-u, jest 28 czerwca.